spotykam się z wami regularnie co pół roku na zaproszenie Sensei Podolskiego, waszego głównego instruktora. On jest jakby tutaj szefem wszystkich szefów w Kaliszu. Ja tylko jestem jego gościem, tak? To jest ta swoja ma, ale są też osoby, które na przykład z książek Briana Fitkina ja się uczyłem kata robić, bo wtedy nie było komputerów, nie było wszystko, cała wiedza szła z kserowanych książek, bo też oryginalnych było ciężko oryginały dostać. Wiedza teoretyczna. Wiecie co to jest wiedza teoretyczna? Na przykład, jeżeli zadam pytanie, co to jest Seitei Chudan Tsuki, każdy z was powinien to po polsku ładnie powiedzieć, tak? To jest wiedza taka nie tyle fizyczności waszej, czy techniki, ale taka wiedza, która w głowie powinna wam na zawsze zostać. I to zrobię przegląd paznokci u nóg i u rąk. Jakie macie długość paznokci, czy są czyste, nie mówiąc o waszych fryzurach, bo widzę, że fryzury są w miarę okej. Okay. Są nie obry, ziomne. Dobry zapach, nie? Pokaż mi ładnie. Nie są brudne. U nóg jest okej? Odbliżone? Długie paznokcie u nóg czy rąk też stwarzają niebezpieczeństwo dla osób, z którymi w parze coś tam robicie, ćwiczycie, tak? Ty możesz mieć kolczyk. Rej. 30 przysiad. 30 przysiad. 40 przysiad. To by nie widziały, bo już jesteście dorosłe prawie. Nie widziały, co to rej. A karate zaczyna się i kończy czym? Ukłonem, czyli rej. Do osób i rzeczy ożywionych, czyli do prowadzących, kłaniamy się bardzo krótko, patrząc w ich kierunku. Co będzie jutro, pojutrze, co miałeś zrobić wczoraj, mnie nie interesuje. Masz mieć kanji. Jeszcze raz. Hej! Lekko musimy dygnąć do przodu. Nie głową, ale tłowiem. Jeszcze raz. Hej! Os. Znaczy przepraszam. Ma wiele, wiele znaczeń. Dlatego śmiało możemy zawsze mówić słowo os. Prawda? Właśnie. Nie krzyczymy kijaj. Kijaj to jest nazwa okrzyku. Krzyczymy krótko z brzuszka, nieartykułowany dźwięk. Ha! Na przykład, tak? Trzy razy, proszę. Idź! Starać, to naprawdę nie będę miał litości. Wiemy, co to jest agresja ataku. Agresja jest do przodu, nie do tyłu. Niektórzy robią bardzo mocno do tyłu, lekko do przodu. I lekko do przodu. Agresja jest do przodu, nie do tyłu. Makata? Chcę widzieć siłę, agresję, portem łzy.
Чудом. Где? Быть! Чудом. 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 Высоко иду. За! Высоко иду побежу. Ты! Сон! Браво! Быть! Nie wiem, jakby to było, jakbym tu był na co dzień, ale dzisiaj jesteś rewelacyjny. I ważne jest, żeby nie tupać nogą. Za. Trzy. Tak to tam jak widzę, że mamy tatę, do mnie tylko słowo. Jakie? Os. Przedramiona proste. Czyli nie mogą być łokcie cofnięte do tyłu. Do przodu. I stąd uderzam. Później się uderzają tak. Zobaczcie. A go do przodu po linii. Do przodu po linii. Do przodu po linii. Dwa pasy dostaniesz do góry. Jędrzej, powiedz tutaj ludziom. Przeciwna ręka i przeciwna noga. Jeżeli robisz na zasadzie takiej i mówisz os, to znaczy, że ci się nie chce, albo ci się chce spać, albo nie wiesz po co tu przyszedłeś. A jeżeli mówisz os, to znaczy, że energia w tobie drzemie i możesz walić, rozwalać góry. Potem to się przejawia na wasze życie. To samo wy robicie w życiu. Główka mnie boli, chowasz się do domu, zamykasz się. Nie, główka mnie boli, walczysz dalej. Rozwalona noga, a przyszedł na trening. To jest taki przykład, o którym mówię. Brawo, brawo. Tak, kółeczko zrobimy i będą dziewczyny popisywać. Przewrotem w przód. Jakiś kata ładny zrobię jeszcze i tak dalej. Tak? Dla wszystkich 30 barków, proszę. Idź! No i ten. Dawa! Ty! Co? Dwa razy na to. Trzy! Ty! Co? Go! Opiszę to pozycję. Go! Możesz, jasne. O, no. Prawie, prawie. Przed. Tak, przed. O. No, udało się. Tak, ale skupić, proszę. Dziwek.
Łeb do góry, łeb do góry, patrzy na przeciwnika. Nigdy nie spuszczaj oczu. Wróć. Lubię cię! Na mnie patrz, nie skrzyć się. Nie skrzyć się, na mnie patrz. Tak, jeden punkt, obróć się. Jeden punkt. Nomenklatura japońska do swojego Q jest obowiązkowa. Obowiązkowa, czyli nazewnictwo. Musicie znać nazwy technik w tłumaczeniu na polski, żeby wiedzieć, co robicie. Muszę kolegę wyróżnić, chodź. Bardzo wszystko wiedział, co ja go nie zapytałem. Interesuje się Japonią? Troszkę? Czy jak to? Czy masz taką dobrą pamięć? Mam dobrą pamięć. No właśnie. No. Bardzo było miło z wami się spotkać. Niektórzy z was naprawdę robili rewelacyjnie techniki. Tutaj z tej grupy, o, koleżanka bardzo ładnie śmiała, taka młodzież wycofana za bardzo. Nie podoba mi się. Musicie fudo swoje, nie tak, że tu się grzebie gdzieś tam przy pasku. Znajdziesz fudo, musicie być pewni siebie. Może kiedyś ja też taki byłem, że gdzieś tam tej pewności siebie brakowało, ale przez trening nabrałem takiej wiary w swoje umiejętności. Wiem, że to jest potrzebne. Czasami w życiu mi się zdarzyło nawet mieć jakąś konfrontację na ulicy, ktoś mnie zaczepił, ale przez samą moją postawę rezygnował z bójki. Bo emanuje w ludziach, którzy trenują sporty walki, taka pewność siebie. Nie ma problemu, chcesz, sprawdzam cię, to dawaj, sprawdzamy się. I to wystarczyło, żeby osoba druga zrezygnowała. Ale jak my staniemy i sobie będziemy grzebać tu przy pasku i spuścimy oczka i będziemy wystraszeni, to ta agresja będzie narastać w przeciwniku. Nikt nie odpuści. Tak samo w walce. Jak ty lekko walczysz, to przeciwnik nie będzie walczył lekko. Będzie walczył jeszcze mocniej. Gratuluję wszystkim. Bardzo dziękuję, gratuluję. Dziękuję Sensejowi za zaproszenie mnie na następny egzamin. Poziom idzie, sala idzie do góry, sala coraz piękniejsza. Zastanawiam się, czy by nie przeprowadzić się do Kalisza i tutaj nie wziąć udziału w budowie tej sali i potem całą jakby Wiktorię na siebie wziąć, że tutaj ja taki dobry jestem, ale macie wspaniałego instruktora, swojego senseja, dbać o niego. Co przyjadę, to coś ma połamane. No nie wiem, pierwszy raz, co się dzieje. No ale albo jakieś serce, albo jakieś ręka, albo i roket mu się przekrzywi. No musicie dbać o niego, tak? Żeby był ciągle w ruchu, ciągle poprawiał siebie i was przy okazji. Chodzić na każde treningi, nie odpuszczać, to jest ważne. Przełamywanie swoich słabości jest bardzo, bardzo ważne. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje. Puszczo! O, jaka miła niespodzianka. Chodźcie wszyscy. O. Jeszcze raz, 100 lat. No proszę, nie będę dmuchał. 100 lat, niech żyje, żyje. Bardzo miła niespodzianka. A co to dmuchniesz, Ihan? Kopnięcie. Bardzo miło, super niespodzianka. I poczęstujmy się o gorąco, uważam. I proszę, bardzo dziękuję osobiście tu po bułeczce każdy, czy po takim ciasteczku. Uśmiech na twarzy. Obraziłaś się na mnie? To uśmiech się ładnie do mnie. Ja nic o takim nie powiedziałem. Ile mam lat? 61? 40! O! Za to cię lubię!
Chyba ci dam drugi stopień od razu. No, troszkę więcej, ale no. Mam nadzieję, że za pół roku spotkamy się w tym samym gronie, tak?